Ostatnio coraz częściej mamy taką sytuację, że za topowy smartfon trzeba zapłacić 4, 5, 6 tysięcy złotych, ale moim zdaniem wcale tak nie trzeba robić, żeby mieć urządzenie, które będzie sprzętem kompletnym. No bo mamy chociażby takiego Samsunga Galaxy S21 FE i moim zdaniem ten smartfon ma wszystko, czego wymagamy od sprzętu z wyższej półki, a kosztuje, no może nie jakoś mało, ale na pewno też niedużo. I powiem Wam, że początkowo to miała być recenzja mojego Samsunga Galaxy S21, którego dostałem od żony, którego długo używałem i ja skonfigurowałem go na nowo, w sensie zaktualizowałem wszystko, poużywałem go i tak dalej i się okazało, że tego Samsunga Galaxy S21 w ogóle nie ma w sprzedaży, po prostu wyparował i zastąpił go Samsung Galaxy S21 FE, którego na szczęście długo używała żona Marcina, który właśnie teraz mnie nagrywa, więc na podstawie tego modelu używanego, dosyć doświadczonego przez życie, nagramy właśnie ten film. Bo tak naprawdę Samsung Galaxy S21 oraz S21 FE to bardzo podobne telefony, o czym zresztą mówiliśmy w naszym materiale na temat tego S21 FE, który nagrywaliśmy, no chyba będzie, no prawie rok temu, gdzieś w styczniu. Żona Marcina używała tego telefonu na co dzień, on był w użyciu ciągle. Nie jest tak, że był używany 2 tygodnie albo 3, tak jak my to często robimy, no bo musimy przetestować ileś tych smartfonów w ciągu roku. To był po prostu codziennie używany smartfon, więc możemy lepiej sprawdzić jego zużycie. Jednak zanim to zrobimy, pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić takiego Samsunga Galaxy S21 FE, to możecie to zrobić na Allegro, a linki do odpowiednich kategorii znajdują się w opisie tego filmu. To, co mi się podobało w moim Samsungu Galaxy S21, widzę też właśnie w tym modelu FE, bo mamy tutaj plastikową obudowę. I ktoś tutaj będzie mówił, że plastik, fantastik i w ogóle tak nie można, że szkło to jest premium, metal to jest premium. A ja Wam powiem, a nieprawda po prostu, bo to jest dobre, to jest plastikowe, to nie jest szkło, więc się nie stucze, to nie jest metal, więc się jakoś nie odegnie. To po prostu żyje i ma się dobrze. Zwłaszcza, że mamy tutaj do czynienia z wysokiej jakości plastikiem, chociaż w zwykłym S21 był trochę lepszy, to po prostu funkcjonuje. Żona Marcina używała tego telefonu bez żadnego etui. Zresztą, kiedy ja miałem swoją S21, też używałem tego smartfona bez żadnego etui, mimo że u mnie to jest rzadkość. Teraz na przykład iPhone'a 13 mini używam jako takiego swojego daily i ja muszę mieć go w etui, bo jak spadnie, to wiem, że nie ma tego telefonu. A tutaj tego problemu nie ma. Dom Marcina jest raczej zwykłym domem, mąż, żona, dwójka dzieci, więc niekiedy może przypominać pole bitwy i ten telefon też wygląda, jakby przez takie pole bitwy przeszedł. Są zadrapania, są uderzenia, widać, że ten telefon wiele przeszedł. Marcin mówi, że padał on tysiące razy, a mimo wszystko, poza tymi niewielkimi oznakami zużycia, nie widać tutaj zbyt wiele takich słabych stron, bym powiedział. Więc to potwierdza to wszystko, co mówiłem. Te telefony, zarówno S21, jak też wersja FE, mogą przeżyć naprawdę dużo. Kolejna sprawa wynikająca z tego designu, z zastosowania tych materiałów, to jest fakt, że mamy tutaj do czynienia z telefonem bardzo, ale to bardzo lekkim. Zazwyczaj szkło, metal, te właśnie materiały premium sprawiają, że sprzęty są masywne, że są po prostu ciężkie. Więc jeżeli ktoś ma drobniejszą łapkę, jak na przykład kobieta, no to ten telefon może wydawać się nieporęczny. Tutaj tego problemu nie ma i to jest właśnie kolejna zaleta zastosowania tego plastiku. Jednak wiem, że większość z Was czeka na to, jak ten telefon działa, jak po roku się sprawuje, więc gdyby w jednej sali zebrać 30, może 40 osób, każda osoba miałaby taki telefon i coś by na nim robiła, to można śmiało powiedzieć, że cała sala zdała. Ten telefon jest po prostu bardzo szybki. Szybki procesor, 8 GB RAM-u, pamięci tyle, ile potrzeba w dzisiejszych czasach. No tak naprawdę nie da się tutaj absolutnie na nic narzekać. Każda gra Wam będzie działać, nie będzie programu, przez który ten smartfon też będzie się zacinał, jeżeli chodzi o inne rzeczy. Mamy bardzo dobre głośniki, to są głośniki stereo. Mamy też ekran AMOLEDowy od Samsunga, więc jeżeli chodzi o wrażenia audiowizualne, jest naprawdę świetnie. Na to też absolutnie nie da się narzekać. Gdybym miał na coś narzekać, to na zużycie się akumulatora, albo jak większość mówi, baterii. Ponieważ mamy tutaj akumulator, który wytrzymywał bez problemu jeden dzień na początku, po roku to się zmieniło. Wytrzymuje na odpalonym ekranie jakieś 4 godziny.
ani zły, ani dobry czas. Faktem jest, że dzień potrafi wytrzymać, ale jeżeli ktoś akurat będzie tego dnia intensywnie korzystał ze smartfona, na przykład pół dnia spędzi na Instagramie, TikToku lub na innym medium społecznościowym, nic wymagającego, ale ekran jednak cały czas odpalony i połączenie sieciowe też, no to w okolicach godziny 19, 18, być może 20 będzie musiał go naładować. Więc wytrzymuje dzień, prawie, ale prawie robi różnicę. Nie da się za to narzekać na standardy łączności, bo mamy Wi-Fi 6, mamy NFC do płatności, mamy LTE, mamy 5G, wszystko czego tak naprawdę wymagamy od nowoczesnego smartfona. Mamy też bardzo, ale to bardzo dobre aparaty. Wiadomo, jeżeli ktoś weźmie jakieś Samsungi, czy inne Vivo, czy inne cuda po 6000 zł i się interesuje faktycznie tą fotografią, odpali sobie na monitorze te zdjęcia i powie, że no, tu gradient jakiś tam, tu się rozmywa nie tak, a... Normalny człowiek patrzy na te aparaty, a mamy zwykły, mamy szeroki, mamy taki portretowy, no to powie, bardzo ładne zdjęcia. I to są takie zdjęcia, że można je obejrzeć na małym ekranie, na dużym ekranie, na telewizorze, na przykład takim, jak znajduje się za mną, albo wręcz te zdjęcia można wydrukować, bo ja zdjęcia właśnie ze swojego Samsunga Galaxy S21 drukowałem, no i pięknie prezentują się w albumie. Co swoją drogą polecam każdemu robić, bo jak macie te zdjęcia w chmurze, to nigdy się ich nie chce oglądać. A jak ten album gdzieś leży, to człowiek czasami z nudów albo jak rodzina przyjedzie, te foty jednak obejrzy. Część osób może zastanawiać się też, jak wygląda kwestia oprogramowania. Jest tak samo jak z każdym innym smartfonem. Są gusta, guściki, jeden lubi gówno, drugi pomarańcze. Dla mnie to są takie transparentne sprawy, więc ode mnie raczej nigdy nie usłyszycie, że jakaś nakładka jest super albo bardzo zła. No poza Huawei'em, ale... Tutaj to ja jestem skrzywiony. I tak naprawdę to oprogramowanie jest bardzo dobrze, działa, ale najważniejsze jest, że jest stale aktualizowany. Co miesiąc przychodzi aktualizacja z łatkami bezpieczeństwa. Regularnie przychodzą też aktualizacje systemu, więc ten Samsung Galaxy S21 FE, jak też ten S21, który już nie jest sprzedawany, niebawem dostaną aktualizację do Androida 13, wzbogaconego oczywiście o nową wersję nakładki Samsunga. I Samsung teraz obiecuje, że bodajże przez 4 lata aktualizuje swoje wszystkie sprzęty, więc tych aktualizacji na ten model przyjdzie jeszcze naprawdę sporo. Przynajmniej jak na standardy Androida. A więc trzeba odpowiedzieć sobie na ostateczne pytanie, jak wypada Samsung Galaxy S21 FE oraz S21 po roku. Generalnie ten smartfon dobrze zniósł próbę czasu. Kosztuje mniej niż 3000 zł, więc tutaj zaczyna się taka wysokośrednia półka, a mimo wszystko mamy tutaj naprawdę te rzeczy, których wymagamy od sztandarowego urządzenia. Świetny ekran, świetne głośniki, bardzo dobre aparaty, szybkość działania, dużo aktualizacji. To, na co można narzekać, ostatnio dużo osób na to narzeka u Samsunga, to jest akumulator, że on po jakimś czasie robi się gorszy. Niektórzy youtuberzy tu mówią, że one puchną wręcz i w ogóle, ale tutaj tego nie udało się zaobserwować. Udało się za to zauważyć fakt, że ten akumulator z czasem robi się zauważalnie gorszy. Więc tak naprawdę powiem Wam tak podsumowując już, że jeżeli ktoś szuka bardzo dobrego smartfona z Androidem, ma mniej niż 3000 zł, to ten Samsung Galaxy S21 FE po roku pokazuje, że ten model po prostu warto kupić i udowadnia też jedną rzecz, którą mówię każdej osobie, która pyta mnie, Dawid, jaki smartfon powinienem kupić? I nie podaję wtedy konkretnego modelu, chyba że ktoś nalega, tylko mówię roczny. I jako, że ten smartfon jest prawie roczny, no to zbytnio nie będzie przez jakiś czas schodził ceny. To, co miał zejść z ceny, to już zszedł. Wiadomo, że tam inflacja była po drodze i tak dalej, więc ta obniżka nie jest tak spektakularna, jakbyśmy chcieli, ale moim zdaniem jest wart pieniędzy, które trzeba na niego wydać i moim zdaniem to jest najważniejsze. A jeżeli Wy chcecie też kupić właśnie takiego Samsunga Galaxy S21 FE, to odpowiednie linki znajdują się w opisie, prowadzą one do odpowiednich kategorii na Allegro. A my widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Cześć i napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym modelu i co mamy jeszcze przetestować. Do zobaczenia.